Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Teraz, kiedy już jesteśmy po oglądnięciu kolejnych numerów odcinków Wademekum Hodowcy, gdzie kolega Andrzej opowiadał nam o różnego rodzaju preparatach i substancjach stosowanych w profilaktyce zdrowia gołębi i przygotowaniu ich do lotów, możemy teraz przystąpić do czegoś takiego, jak kolega Andrzej nam przekaże wiedzę swoją, którą posiada odnośnie dawkowania, podawania tych preparatów, takiego prowadzenia tygodniowego. Niejaki, będziemy mieli taki grafik, ale proszę jeszcze raz zauważyć, że nie chodzi nam o takie ścisłe podanie grafika z rozpisaniem na poszczególne dni, co dokładnie jak podać. To taki, jest bardziej taki algorytm, jak postępować z gołębiami. Ciągle tylko musimy pamiętać, tak jak w poprzednich odcinkach to mówiliśmy, że wszystko to jest uzależnione od kondycji gołębia, zdrowia gołębi i innych wielu czynników, o których właśnie kolega Andrzej wspominał, a koledzy mogli się we wcześniejszych filmach zapoznać. Ja już teraz oddam głos koledze Andrzejowi, który właśnie nam taki, że tak powiem, algorytm postępowania z gołębiami w poszczególnych dniach tygodnia właśnie nam poda. Proszę bardzo. Witam Was koledzy, przyszłych mistrzów Polski, hodowców, którzy wyhodują olimpijczyki, czego Wam życzę, a żeby ten program, o którym będziemy mówili, żeby Wam w tym pomógł. Chciałbym tu przedstawić może takie małe sprostowanie, bo to nie jest rozpiska firmy Prima. W sensie przy współpracy na przykład, to jest rozpiska na przykład, proszę, stosowana, w sensie stosowanie produktów, to jest rozpiska standardowa. Nie, powiedzmy wtedy, kiedy loty odbywają się normalnie, cały czas byłyby z wiatrem, bez wiatru. To jest taka standardowa, którą każdy hodowca musi wiedzieć, co, jaki preparat, w jakim dniu podać. Ja przerwę tylko, bo zobaczyłem w nagłówku, że to jest rozpiska, taką, którą posiada kolega, na bazie spółki hodowlanej Kostosz Żółkiewicz, tak, która wyhodowała właśnie trzech olimpijczyków. Tak. No i cały czas utrzymują się bardzo wysoko w Mistrzostwie Polski. I mogę powiedzieć, że ten program bardzo dobrze jest podobny do programu, gdzie nasze produkty stosował mistrz Niemiec, pan Paul Jacek, to jest to Polak, który urodził się kiedyś w Polsce, a mieszka cały czas w Niemczech. Ograł Niemców na naszych karmach i na naszych produktach. No, to jest dla nas wielka radość, bo myślę, że te produkty dobrze działają. I między innymi to się pokrywa. To, co podaje ksiądz Kostosz z Żółkiewiczem, to, co podaje Paul. Wcześniej rok w Niemczech wygrał kolega Szalkowski Majer. Świętej pamięci, ta spółka już się rozpadła. Ale nadal nas reprezentuje hodowca z Niemiec Paul. Nie tylko, powiedzmy, stosuje nasze preparaty, ale też lotuje na naszych gołębiach. Więc tak, to jest Kostosz Żółkiewicz, a tu przemyślenia hodowców, jak pan Kachler, jak koledzy, którzy, jak Krzysztof Szymański, którzy lotują na bardzo wysokim poziomie już od lat. Nie mogę powiedzieć nic złego o księdzu Kostorzu, bo to jest w tej chwili druga olimpiada i znowu zwycięstwa są. Także będziemy mówili o standardowym programie na loty, powiedzmy normalne, ale kiedy trochę trudniej, od razu będę dodawał każdy dzień po kolei, co należy zrobić po locie łatwym, a jak i też po locie trochę trudniejszym. Czyli koledzy uzyskają taki po prostu grafik, który tak właśnie się wszyscy domagają. Ale jeszcze raz zwracam uwagę, muszą umiejętnie go stosować. Proszę kolegów, no niedziela mniej więcej jest takim dniem przylotu gołębi w całej Polsce. No lecą niektórzy w sobotę, w niedzielę, ale mówimy o przylocie gołębi i co po tym locie podajemy. Podajemy wodę, woda plus elektrolit ATP. To jest ten elektrolit właśnie z ATP, że od razu czyści mięśnie i bardzo mocno wspomaga. Jeśli chodzi jeśli był lot trochę trudniejszy, no to wtedy wieczorem należy, powiedzmy, trochę je wspomóc jeszcze energią. Energią na loty. Wiem, że można to połączyć. Najpierw elektrolit, jak większość gołębi przyleci, dajemy powtórnie elektrolit i dodajemy jeszcze energię. Jeśli chodzi o karmę,
to od razu też powiemy, jaką karmę stosować. Spółka Kostosz Żółkiewicz. Karma, no, drobne nasiona, to jest ta mieszanka nasion plus wdowce ultra. Co, no, to jest karma taka energetyczna, ale to... I od razu byśmy mówili o spostrzeżeniach mistrzów niemieckich, jak i innych mistrzów. Oni, powiedzmy, stosują pierwsze podanie, powiedzmy, trochę na przykład dietetyczne. Już zobaczcie, inna formuła. Trochę dietetycznej karmy, łatwy lot był, dietetycznej karmy i trochę tłuszczu w postaci łuskanego, no, ten gnieciony owies, płatki owsiane. Niesamowita energia, czyściutki, bez łusek, od razu łatwo przyswajalne. Karma wieczorem i dodatki jakie? No, super dieta 80%, 20% wdowce ultra. Jeśli chodzi o preparaty, to miks naturalny. To jest stosowane w tej spółce Kostosz Żółkiewicz. Plus lecytyna, karnityna, glukoza. Teraz zamiast karnityna, lecytyna, glukoza możemy podać probiok omega 1. Przyjęło się to w Polsce. Nie mogę powiedzieć, że Kostosz to źle robił, ksiądz. Ponieważ to są preparaty no, mistrzowskie. Po kolei każdy podawał i dawkował. Tu jest power, ta probiok omega. No to wiadomo, no to jest tak, czysty białku z zatwarzaczy. No, mówię, lub. Jeśli wieczorem możemy dodać na karmę jeszcze do tego wszystkiego drożdże na karmę. I tak byśmy zamknęli niedzielę. W poniedziałek do wody podaje spółka tak, katar, jest to zwykły, to jest preparat na katar, ach, na razie go tu nawet nie wzięli, jest to 18 olejków eterycznych, też tam z zakwaszaczami. A to jest pewnie w takiej butelce same ta omega katar? W półlitrowej takiej butelce i pisze omega katar, żeby to się kojarzyło wszystkim z wyciekami z nosa. Katar plus frasal plus witamina C. Ale jeśli lot troszeczkę był trudniejszy, teraz słuchajcie, był trudniejszy, potrzebujemy znowu elektrolit im podać. Są to przemyślenia innych hodowców. Elektrolit podajemy w poniedziałek rano, do wody oczywiście, nie? Zwykły elektrolit, nie z ATP. I podajemy probiok omega 2 na karmę. Jest to... zaczęli to hodowcy ten omega 1, przepraszam, omega 2, żebym ja nie pochrzanił. W poniedziałek rano podajemy ten, tak, elektrolit i probek omega 2. Jak gołębie są po trudnym locie, wycieńczone, to wtedy dajemy tą omega 2, tam gdzie jest tak, potworna energia. I to od razu je stawia na nogi. Czyści mięśnie krew, elektrolit, a probiok daje nam power. Cukry proste plus tłuszcze, plus też zatwarzacz tam jest. Teraz tu poniedziałek. Karmę jaką trzeba? Karmę rano i wieczorem. 100% zwykła dieta plus olej czosnkowy i probiok omega 1, ale ten omega 1 to już bym prosił wtedy podać wieczorem. Omega 2 rano, omega 1 wieczorem lub quicor. Lub quicor. Zamiast probioku omega 1. To zależy od stanu zdrowia gołębi. Przechodzimy do wtorku. To może tak, przemyślenia innych hodowców, ten poniedziałek, wtedy kiedy loty, uważam, że należałoby, powiedzmy, tą dietę nie stop... w rozmowach z innymi hodowcami. Tą dietę można by zrobić tam 50% diety i tu już wejść w tą, zależy jak trudny lot był, albo ultrawdowce, albo zonta. Zonta jest mniej energetyczna, bardziej łatwo strawna. Super karma. To bym zostawił na ten poniedziałek, tę karmę. Dietę w połączeniu z zontą albo z ultrawdowcami. Mamy ten poniedziałek, tak? Załatwiony? Mamy. Wtorek. Czysta woda rano. No, rano i wieczorem. Ale jeśli lot był trudniejszy, słuchajcie, następny, to już jest wtorek, to mieliśmy tak, niedziela, poniedziałek, wtorek. Na pewno elektrolit. Mówimy o trudnym locie. Na pewno elektrolit zwykły. Do wody. Na pewno katozal plus probiok omega 2.
Katoza, właśnie o którym mówiliśmy, będzie w butelkach półlitrowych z kolorem właśnie etykiety takiej. Półlitrowa butelka, dopiero go puścimy po pierwszym locie. No, to mamy to. I teraz tak, karma rano i wieczorem. 50% zonta, 50% super dieta. Zobaczcie, jaka zmienność jest, nie? I na to sok czosnkowy z witaminą C plus oregano plus. Jeśli lot był trudny w niedzielę, podajemy do tego wieczorem probiok omega 1. Rano po ciężkim locie omega 2, gdzie jest energia potrzebna, żeby postawić organizm na nogi, gołębia na nogi. A wieczorem białko i zakwaszacze, które zmieniają, tak, odbudowują florę bakteryjną, zmieniają odczyn pH w układzie pokarmowym, zasiedlają układ pokarmowy nowymi bakteriami, niezbędnymi do przetwarzania wszystkiego na energię. No to byśmy mieli tak mniej więcej... Teraz mamy środę już. Środa. Multivitamina lub B-kompleks. Multivitamina, B-kompleks. Więc tak, multivitamina na odbudowanie na pewno potrzebna jest w przetwarzaniu na przykład wszystkiego na odbudowę masy ciała. Ale już elektrolitu nie podajemy. Po trudnym locie. Jeśli na początku sezonu nie, ale na koniec sezonu trzeba już samemu podjąć taką decyzję, ale to widać po kolorze mięśni. Czy możemy, musimy zastosować elektrolit, czy nie? Czyli ten elektrolit, jeszcze raz wrócę, to co mówiliśmy, czyli elektrolit musimy uzależnić silnie od ciężkości lotu i od kondycji gołębia. Tak jest. No, środa to jest multivitamina lub B-kompleks. Jeśli był łatwiejszy lot, no to na pewno B-kompleks. Jeśli chodzi o karmę, karma rano, 50% zonta plus 50% super dieta. To jest rano. Wieczorem karma 40% zonta, 40% super dieta, 20% wdowce bomba. Mówimy już o białku, karmie wysokobiałkowej. Tu wprowadzamy dopiero w środę, koledzy, 20% wdowcu bomba. To białko. Myślę, że na dzień dzisiejszy karmy tak. Tak sobie tam 3-4 posiłki ustalić w środku tygodnia, powiedzmy to wdowce bomba. Ale białko łatwiej przyswajalne jest, co prawda w tych karmach dajemy bardzo dobre nasiona, jeśli chodzi o przyswajalność, jeśli chodzi o białko. Natomiast mamy białko w postaci właśnie w probiotykach omega w preparatach. To jest w siarze rozród i w siarze i w probiotyku omega 1. No i tu środa już wchodzimy w zasadzie wieczorem, że dodajemy katozal. Power taki. Plus drożdże, plus probiok omega 2. Ale to byśmy dopiero wieczorem podali, tak? I to mamy załatwioną środę. Przechodzimy, koledzy, krokiem tanecznym do czwartku. Czwartek. Woda. Energia do wody. Energia z ATP. Rano. Karma rano i wieczorem. Wdowce bomba. 100% wdowce bomba. Plus probiok omega 2. To jest ten probiok już energetyczny. Czwartek. Omega 2, w którym mamy też żywe kultury bakterii i 70% białko i mamy żywe kultury bakterii, tak, kwasy organiczne i to 70% białka. Na długie loty, może tak po drugim locie, już nie mówimy o niedzieli, gdzie był trudny lot, ale po drugim, trzecim locie już wprowadzamy, powiedzmy, od rana ten katozal, pół dawki, no połowę dawki wystarczy, nie? Natomiast do karmy, musimy już wieczorem podać słonecznik łuskany i kukurydzę. Kukurydzę od lotów powyżej 500 km, a słonecznik łuskany od pierwszego lotu pod wiatr.
jak mówiliśmy, że do karm musimy od 500 km dodawać już trochę kukurydzy, ale to najlepiej w czwartek, piątek, nie szaleć, nie dać tam powiedzmy 100% kukurydzy, nie? Ale to i kukurydza i słonecznik łuskany to już od drugiego, trzeciego lotu można podać, czwartek, piątek wieczorem. No i w dniu koszowania rano też można podać słonecznik łuskany. Energia. Cały czas musimy myśleć o energii. Przechodzimy do, no może na te loty od 500 km, nie wiem czy mówiłem poprzednio, ale na pewno czwartek, piątek wieczorem dodać B-kompleks. Moją B-kompleks, nie innej firmy, dlatego że ta nasza ma zupełnie inne składniki, tak jak te B-kompleks, gdzie wyeksponowana jest B6, B1, B2. Przechodzimy do piątku. Woda rano, do wody podaj Hemel nasz, tak jak ksiądz Kostosz podaje, to wodę, do wody katar podają rano. Karma rano, 30% w dowce bomba, plus w dowce ultra, to wychodzi 70% w dowce ultra, 30% w dowce bomba. Na karmę ten power omega 2, katozal i omega 2, katozal i omega 2. Żadnych innych energii nie podajcie, bo tu jest potwór, tu. A katozal jest jeszcze przetwarzaczem tej energii, to nie szaleć. Jeśli chodzi o wieczór, karma, 70% super dieta, 30% wdowce ultra. Po nakarmieniu dodać jeszcze super dietę. Przypominam, na długie loty dodajemy kukurydzę, słonecznik łuskany i B kompleks, tylko dawkę tak jak piszemy, nie? Tak jak przewiduje producent. Sobota. Sobota, dzień koszowania. Dzień koszowania. Sobota rano. Woda czysta. To przy upałach spółka Kostosz Żółkiewicz proponuje dodać elektrolit. Inni dodają energię na loty. Jeszcze inni zamiast elektrolitu, zamiast energii na loty dawali energię ATP. Musicie wziąć pod uwagę, czy te gołębie wasze były dzień przed koszowaniem, rano, wieczorem mocno trenowane, czy były wywożone na 10, na 50 czy na 100 km. Jeśli były wywożone, to musimy oczyścić im mięśnie, to elektrolit. Jeśli, mało tego, jeśli przyleciały pod wiatr, to musicie myśleć, pod wiatr nie wolno wywozić na 100 km dzień przed tym. Krótko, ale wtedy energię też do tego trzeba podać. No, jest wiele opcji i o tym pamiętajcie. Karma rano, jeśli koszowanie jest później, rano musimy pamiętać, że ostatnie karmienie to jest około 4-6 godzin przed koszowaniem. Rano 80% super dieta, plus 10% słonecznik łuskany i 10% konopie. Tej opcji większość hodowców się trzyma. I teraz o jednym musimy pamiętać, że gołąb musi, żeby spożytkować to, co zjadł na energię, musi uzupełnić to wszystko wodą. Jeśli do wody dodamy tych wszystkich mikstur, to w tego ostatniego pojenia on nie wypije wszystkiego, jak się należy. I wtedy musimy je wspomóc. I to wtedy to naczucie. Rozrabiamy, powiedzmy, czy samą wodę, czy rozrabiamy z elektrolitem, czy z energią. Tą wodę na ostatnie pojenie nie wypiły. Bierzemy strzykawkę taką 20 litrów z bardzo mięciutkim wężykiem, żeby nie uszkodzić im gardła. Wentyl hodowcy stosuje. Wentyl taki rowerowy lub z kroplówek ze szpitala. Takie fajne wężyki miękkie są, plastikowe. Obcinamy ten wężyk, zapalniczkę i końcówkę lekko podgrzewamy, żeby ostra końcówka nie była. Żeby nie... Zaokrągliły się te brzegi. Tak jest. No to uzupełniamy, łapiemy, już koszujemy gołębie i uzupełniamy im płyny. Patrzymy w wolu. Jeśli ma miękkie wole, dobrze. Ale jeśli twarde wole, psyk mu, wstrzykujemy 10-15 ml. Patrzymy,
Aha, dobra. Ja przepraszam za przerwę, tak osobiście widziałem kiedyś z kolegą Tatkiem Nowakiem, byliśmy w Antwerpii, kolegów Jana i Johna Baka i oni właśnie tak robili, że każdego gołębia przed koszowaniem, kiedy łapali go właśnie i wsadzali do kosza, właśnie taką wielką strzykawką z wentylem poili, żeby mieli pewność, że ten gołąb właśnie to, o czym wspomniał kolega Andrzej, tą wodę zawsze dostał. Jak widzicie, koledzy, to nie ma żadnych tajemnic i hodowla gołębi dla ludzi, którzy nie są wtajemniczeni, nie znają tematu, nie potrafią odróżnić energii od białka, od środków wspomagających i tak dalej, jest to czarna magia. Dlatego pomimo, że ciężko pracujemy, wszyscy pracujemy, zarabiamy na chlebek, na rodzinę, proponuję Wam się tego nauczyć wszystkiego na pamięć. Musimy odróżniać środki energetyczne od preparatów wspomagających, od białkowych. Jeśli będziemy to wiedzieli, to później będziemy samoczynnie, ta wiedza będzie nam podpowiadała, że co należy w danym dniu zastosować. I nigdy, taka stara dewiza, nigdy nie przesadzać. Bo tu jeszcze takie mam zapiski swoje, bo ostatnio testowaliśmy Irbapolu polskiej firmy. Irbapolu miks naturalny, czy tak to się nazywało? My robimy miks naturalny, a on taką podobną nazwę. Muszę Wam powiedzieć, że jeśli macie ten środek pod ręką, jest bardzo dobry. Nie wiem, jak to cenowo się przedstawia, czy jest tańszy, czy droższy, ale Irbapol wyprodukował tą rzecz. Zapewne ma więcej takich rzeczy dobrych, ale tą testowałem, dlatego że któryś z hodowców mówi, że to jest rewelacja. No to zastosowałem w kilku hodowlach i się okazuje, że dobrze działa. Na inne środki nie mamy czasu po prostu, żeby stosować innych firm, ale jeśli poproszą nas te firmy, to na pewno będziemy testowali i powiemy, czy to jest pozytywne, czy pozytywnie to działa, czy negatywnie. Tyle bym to miał, koledzy, na dzisiaj do powiedzenia. Jeśli na pewno pan Krzysztof będzie miał coś, jakieś pytania. Miał jedno. Tak, proszę. Tutaj chodzi mi o to, tutaj mówiliśmy tylko o tych preparatach, które tu masz w swojej ofercie. Też wspomniałeś o preparacie Irbapolu, ale to jest niejako odpowiednik tego miksa naturalnego, który ty posiadasz. Tutaj nic nie wspominaliśmy o żadnych preparatach takich, powiedzmy, tych syntetycznych, bo koledzy często się borykają z takim problemem, że po trzecim, czwartym locie te gołębie, co się wiąże z infekcjami, które po prostu łapią bakteryjne, oni stosują antybiotyki. Czy ty jesteś zwolennikiem takiej metody? Bo tutaj w algorytmie nie mieliśmy nic Byłem. Do tego. Czy teraz, jak się nazywa, możesz coś jeszcze dodać odnośnie stosowania tamtych preparatów? Tak. To znaczy, byłem zwolennikiem antybiotyków, po prostu dostałem takie pierwsze rozpiski od doktora Schwarzkopa z Renfrieda. I tak zabrnąłem, widziałem, że to pierwszy rok tak działało, no to zastosowałem drugi rok. Zastosowałem trzeci rok i coraz gorsze gołębie wyhodowywałem. I wtedy, kiedy te gołębie już się do niczego nie nadawały, no to zacząłem szukać preparatów naturalnych. Sądzę, że tam, gdzie hodowcy zaczynają myśleć, zaczynają uciekać od leków syntetycznych, my mamy takie, my jak firmy zachodnie już w tej chwili dysponujemy środkami, gdzie wychowamy gołębie bez stosowania leków syntetycznych. Tu, co mówiłem o tych preparatach, tych, powiedzmy, środkach wspomagających typu Frasal, Ocet, Probiok, Quicor, miks naturalny. No w zasadzie w tych hodowlach, z którymi współpracujemy, nie musimy stosować leków syntetycznych. Boli nas to, że nie możemy nic znaleźć, no i chyba nie znajdziemy nic przeciwko wirusom. Nie słuchajcie takich szarlatanów, którzy przynoszą Wam jakiś tam środek i mówią, to jest przeciwko adenokoli. Kupicie raz, gołębie padną, już nie kupicie tego środka, ale zmarnujecie jeden sezon i zmarnujecie hodowlę. Myślę, że są firmy uznane, Brokampa, Haplab i nasze polskie firmy, uważam, że w tej chwili poprzez nasze działania są bardzo mocno zmobilizowane. Muszą się mobilizować, żeby zaistnieć dalej na rynku. Muszą dobre preparaty robić. My staramy się robić dobre. No i niektóre udaje się nam takie wyprodukować. Czyli jak mamy już takie gołębie chore, które ewidentnie są chore, to po prostu oddzielić je trzeba, nie wysyłać na żadne loty, nic tam nie ma, żadnych substancji, które by po prostu nie stosować substancji takich samemu, tylko po prostu do weterynarza zaprowadzić, a po prostu zrezygnować z ich lotowania, tak? To jest taka konkluzja tego? Może tak. Nie zawsze leczyć, bo na przykład problem zwisającego skrzydła
występuje nie od jakiegoś czasu w Polsce, ale na zachodzie jest już dawno znany, gdzie gołąb przylatuje i on na jedno skrzydło otyka, nie może podfrunąć i tak dalej. To nie jest wcale choroba żadna, nie? To jeszcze nikt nic nie udowodnił. Ale powiem wam tak, że można zastosować, ja już mówiłem w poprzednich firmach, mocno elektrolity, tego gołębia oddzielić, dać mu spokój, zrobić mu masaże w ciepłej wodzie z solą, tak jak człowiek. Masaże, wysuszyć go, masaże, do kartonu go ciepłego włożyć, nie? Nawet suszarkę ciepłego. Zobaczycie, że on za dwa dni to będzie latał równiutko, prościutko, że nie stosować antybiotyku. Lek nie jest panaceum na wszystko. Rozumiem. Czyli na razie podziękujemy koledze, a hodowcom, jak się nazywa, życzymy tego, żeby umieli zastosować. Wykorzystajcie chociaż w 20% to, o czym mówię. Dużo hodowców takich, wiem, że na przykład mnie ciężko namówić do nowinek. Akurat może mnie nie, ja cały czas czegoś szukam nowego i chcę to wszystko ulepszyć, ale dużo starszych hodowców, którzy osiągają sukces na poziomie sekcji, mistrza, oddziału, jest zadowolonych, oni nie chcą nic zmieniać. Ale mam dużo sygnałów od młodych hodowców, od początkujących hodowców i oni stosują, powiedzmy, dużo rzeczy, powiedzmy, z mojego programu, zaczynają dobrze lotować. Zaczęli rok źle, drugi rok źle, a teraz już trochę lepiej. No zdecydowanie, no bo mamy maile z podziękowaniami. No nie tylko z podziękowaniami, ale no z tym się muszę liczyć, a tym bardziej konkurencja. Życzę wam Mistrzostwa Świata, wysyłania gołębi na olimpiadę, żeby wygrywały, a konkurencję, żebyśmy podnieśli. Tak samo to dotyczy firm z Radomska, z Wrocławia, z Warszawy i innym, żebyśmy dawali coraz lepsze środki, tak żeby nasze gołębie zwyciężały w Europie i na świecie. Życzę wam tego. Cześć koledzy. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.